Dzisiaj będzie takie połączenie car vloga i jazdy z przodu. Jazda z przodu dlatego, że często jak wrzucam car vlogi, to właśnie piszecie, że fajnie by było widzieć, gdzie jadę, więc tym razem właśnie stwierdziłam, że tak można to połączyć. Sprawda przebitki, znaczy przebitki. To, co widzicie na głównym ekranie, to było nagrane innego dnia niż dziś. Dziś jest 6:40 rano, jest mgła, jest strasznie paskudnie i ja wyglądam jak to Oleska kiedyś nazwała, idź po wino i nie wracaj. No ale stwierdziłam, skoro będę tylko zmniejszona w kąciku, to mogę wyglądać jako kupa. Skąd pomysł na ten film? Pomysł na ten film się zrodził, jak wrzucałam vlogi z trasy do Polski i w Polsce i trochę tam sobie pomarudziłam na kierowców niektórych. No i komentarze, które były, których niestety już nie ma, ale na szczęście czytałam i odpisywałam na bieżąco i po prostu pamiętałam. Bo jak wiecie, usunęłam 30 filmów przez przypadek w poprzednim tygodniu czy 2 tygodnie temu. Haha, brawo ja. W każdym razie tam parę osób się w komentarzach oburzyło, ale większość z was jednak zrozumiała, o co mi chodzi. No ale stwierdziłam, te parę osób, które się oburzyły, mnie zainspirowały do tego filmu. I o czym chciałam powiedzieć? Nie jestem idealnym kierowcą. Nie uważam się za najlepszego kierowcę na świecie. To, że sobie pomarudzę, to nie znaczy, że dlatego, że uważam się za lepszą. Znaczy, inaczej. Uważam się i swoje umiejętności, i swoje zachowanie na drodze za lepsze od niektórych idiotów. Natomiast nie uważam się tak za najlepszego kierowcę na świecie. O, w ten sposób. Irytują mnie pewne zachowania na drodze, dlatego że są one robione z głupoty, z brawury i czasem też z niewiedzy. No i są przypadki, w których takie zachowania są po prostu niebezpieczne dla pozostałych użytkowników na drodze i to mnie po prostu najbardziej denerwuje. Owszem, popełniam błędy. Zdarza mi się przejechać przez rondo i zapomnieć o kierunkowskazie, a na to też zawsze marudzę, jak ja czekam w kolejce na rondzie i ktoś przejedzie bez kierunkowskazu, to przeklinam strasznie. Staram się zawsze pamiętać, no ale wiadomo, no powiedzmy raz na miesiąc czy coś się zdarzy, że będę w pośpiechu i albo się zamyślę i nie włączę tego kierunkowskazu, no bo jak wcześniej powiedziałam, nie jestem idealna, tak? Nikt nie jest. Natomiast chodzi mi o to, że no staram się, dlatego mogę sobie pomarudzić, bo wiem, że staram się jak najbardziej, żeby być dobrym kierowcą i przestrzegać dobrego zachowania na drodze. I tak na przykład właśnie, jak mówiłam wam o tych autostradach, że są 3-4 pasy i debile jadą w kolejności od najwolniejszej, w sensie od lewej strony, no to jadą trzecim albo właśnie tym najszybszym, gdzie reszta pasów jest pusta, no to jest po prostu chore, bo wtedy trzeba utknąć za takim idiotą albo zaryzykować i wyprzedzić ich ze strony, z której nie wolno wyprzedzać i mieć nadzieję, że nie ma nigdzie tajniaków ani policji w pobliżu, no bo za to są bardzo duże kary, tak, bo to nie jest, to jest no, niepoprawne zachowanie, tak. Więc o takie rzeczy mi chodzi, nie? Jak jadę na autostradzie, to się stosuję do tego, że pasy jedzie się pierwszym lewym, a pozostałe są do wyprzedzania, a nie do stałej jazdy. I jeżeli widzę, że przez kolejne 100 metrów nic przede mną nie ma, no to nie zostanę na tym drugim, trzecim, czwartym pasie, tylko wracam na skrajny lewy, bo może jedzie za mną ktoś szybciej, kto chce mnie wyprzedzić, więc tak miło jest zrobić miejsce. O takie rzeczy mi chodzi, tak? Więc następnym, mam nadzieję, że ten film będzie na tyle obejrzany, że następnym razem, jak będę w jakimś vlogu marudzić, to nie będzie komentarzy w stylu, że ja na pewno też źle jeżdżę i tak dalej. Bo zdaję sobie sprawę z tego, że czasem mi się zdarzy. Kiedyś się wam przyznałam, że w Londynie przejechałam 3 razy na czerwonym, ale to dlatego, że były korki i się czerwone zmieniało, jak przejeżdżałam. No zdarza się, tak?
zdarza się parę razy w roku wymusić pierwszeństwo z nieuwagi, ze zmęczenia, z czegokolwiek, tak? No ale nie robię tego notorycznie. Więc to, że marudzę na idiotów na drodze, to nie znaczy, że uważam się za idealnego kierowcę i proszę, żebyście sobie to zapamiętali. A co to, co, tak jeszcze mały apel do innych kierowców. Podziękujcie, jak ktoś was wpuści albo zrobi wam miejsce, bo to tak fajnie jest. I przyjemniej, jak kierowcy się na drodze komunikują. Bardzo to lubię. I najczęściej, znaczy najfajniej widać to na trasach. I powiem wam, że jak tak się jeździ, jak się dużo jeździ i jest się dużo w trasie i wyjeżdża się naprawdę porządne kilometry. No ja w tym tygodniu robię 350 km dziennie, codziennie. No jak wiecie, no ja jeżdżę bardzo dużo, bardzo często, tak czy tak. W każdym razie jak się jeździ tak często i tu się praktycznie każdy kierowca ze mną zgodzi, który też dużo jeździ, że widać od razu na drodze właśnie zachowania, po zachowaniach kierowców widać, kto jest niedzielnym kierowcą, a kto wie, jak się zachować. I to wcale, to hasło niedzielny kierowca wcale nie jest takie przekłamane, bo naprawdę widać po stylu jazdy, że ludzie, sorki, są takie pasy zwalniające. Widać po prostu po zachowaniu na drodze, że ludzie nie potrafią się zachować, że nie jeżdżą często, że zdali prawo jazdy nie wiadomo jak dawno i że tak naprawdę no nie wiedzą, co z tym zrobić. Szkoda, no ja rozumiem, że nie każdy potrzebuje jeździć, nie każdy lubi jeździć, ale myślę, że należy jednak o zasadach panujących na drodze pamiętać. I o lusterkach. Kurde, jak mnie to drażni. Oj, tu będzie, oj, oj. Tak mnie to drażni, jak ludzie nie używają lusterek. Właśnie, szczególnie na autostradach, przy zmianach pasów i takich rzeczach. Nie wiem, no ja mam odruch, ja w lusterka gapię się bez przerwy, dlatego że no jest to bezpieczne wtedy, tak? Bo wiecie, co się dzieje na drodze dookoła. Nie rozumiem osób, które potrafią jechać godzinę patrząc tylko i wyłącznie przed siebie. No i zmiany pasów na autostradzie właśnie z tytułu po prostu, a włączę kierunkowskaz i zmienię, bo sobie zmienię. To jest po prostu bardzo niebezpieczne i wielokrotnie właśnie powoduje wypadki albo bliskie uniknięcia wypadków, więc błagam was, patrzcie w lusterka. Kiedy właśnie pod jednym z tych usuniętych filmów ktoś z was napisał mi komentarz, że słyszał o zasadzie, że włączam kierunkowskaz, że się, nie ja, że ludzie tak robią, że włączają kierunkowskaz, liczą do trzech i wtedy zmieniają pas, jakby to w ogóle miało jakiekolwiek przełożenie na realne sytuacje. To jest po prostu dla mnie, nie rozumiem tego, nie rozumiem, jak można po prostu czuć, uważać się na drodze za osobę, która, nie wiem, musi sprawdzać lusterek, która jest, nie wiem, oznaczona w jakiś szczególny sposób, że inni kierowcy będą uważać i ominą tą osobę, albo że czytają w myślach. No nie, nie rozumiem tego. Po to są te lusterka i po to są kierunkowskazy i wszystko, żeby z tego korzystać, więc korzystajcie, proszę. To chyba tyle. Tyle na ten film. Tak, tylko po prostu mówię, a i tak jadę, nie mam do kogo pogadać, to pogadam do was. I mówię sobie, wyjaśnię wam, czemu wtedy marudziłam. O Jezu, mózg mi nie działa o tej godzinie jeszcze. Muszę jakąś czekoladę zjeść, zaczynają się poranne korki, więc będzie fajnie. A jeszcze mam 130 km. Ha. No, to pa. To taki mój mały wywód. Cześć!